Dobry wieczór Państwu. Dzień dobry. Witam razem z Kotem na KHT, które miało dzisiaj nie być, bo chciałem, bo nie chciałem się dzisiaj robić, ale zrobiłem, bo dzieją się rzeczy dziwne i byłyby śmieszne, gdyby nie były straszne. Zaraz sobie o tym porozmawiamy. Cześć Kizia. Kizia już ucieka, no nie chce w ogóle słyszeć tego wszystkiego co się dzieje, więc sobie uciekła, nie położyła się tutaj mi na kolanach. Zaraz ją będę musiał zabrać stąd. Także czekam, czy mnie widzicie już, bo ja siebie nie widzę. Orkiestry nie ma, pani Anno, niestety. Ale dobrze, coś już leci. Proszę państwa, zacznijmy od pewnej rzeczy. Po pierwsze, ja przypomnę, że od dawna mówiłem o konieczności reformy sądownictwa. Ale od dawna byłem przeci... Ale od początku byłem przeciwny generalizacji. Mówiłem, proszę Państwa, również, że obywatel styka się głównie z sądami rejonowymi, jeśli mówimy o kaście sędziowskiej i patologiach, to jest to tam a nie na poziomie profesorskim i na poziomie Sądu Najwyższego, który dla większości obywateli jest abstrakcją i tak odległym gwiazdozbiorem, że zanim jego sprawa dojść, że na przykład by, gdyby, zanim by moja sprawa doszła do Sądu Najwyższego, gdyby jakakolwiek sprawa była, zdążyłbym już trzy razy popełnić samobójstwo, proszę państwa. Tak to jest. Czy słychać? Halo, słychać, bo ja to mam, że jest głos. Ktoś tu pisze, że nic nie słyszy. Więc nie wiem, może jak. Proszę nie używać takich słów i tam Nikita 11 fication. Prosiłbym, żeby Panie jednak włączył ten mikrofon, a nie przeszkadza mi, bo ja mam, że wszystko słychać po prostu. Jednak, proszę Państwa, to jest raz. To jest pierwsza sprawa. Mówiłem o tym, proszę Państwa wielokrotnie. Mówiłem również od początku, od dawna, że. No praktycznie to mówiłem jeszcze przed rozpoczęciem tych kanałów, różnych rozmowami z ludźmi z PiS-u, że największym, największych wrogów PiS ma wewnątrz, a nie tylko na zewnątrz. PiS niestety zamyka się jako ta polityka zamkniętej twierdzy, powoduje, że PiS nie widzi tego, co wszystko, co nie widzi tego, co naprawdę jest wewnątrz. Po trzecie, proszę Państwa. Mówimy PiS w skrócie. Mówimy Pan Kaczyński w skrócie. Tak, w skrócie, dlatego że yy, większość tych wpadek i tak, da i tak dalej, to nie jest ze strony PiSu. PiS po prostu wziął na siebie i płaci za swoich koalicjantów w większości wypadków. Yy, poza tym yy, Pan Kaczyński jest zakładnikiem swojej własnej ikonowości. Wymyśliłem nowe słowo. Tak, ikonowość, proszę Państwa. Siedzę w restauracji, tak jak ostatnio rozmawialiśmy, i nic nie, nie słychać. No trudno, nie wiem jak, no to trudno, nie moja sprawa. E, e, nie moja sprawa, no trudno, Nikita 11 Fication, trzeba włączyć po prostu. KS, e, ja w tej chwili usuwam pana komentarz, bo to jest audycja o zupełnie czym innym, a nie o cholernych surowcach, na, które, na punkcie którego ma pan bzika. Więc albo pan będzie uczestniczył w tym czacie, i uczestniczył w tym wszystkim, albo pan po prostu odejdzie stąd, więc ja puszczę in time out, tylko ktoś mi nie chce komputer działać, niestety. I o to chodzi. I oczywiście mówię o tej sprawie, którą, którą wykrył Onet. Jak wszyscy państwo wiedzą, ja również bardzo krytykuję Onet i tamte media, ale jeśli widzę, że sprawa jest, że sprawa jest rzeczywista i prawdziwa, a mogę to stwierdzić, to będę chwalił i popierał tych dziennikarzy. Podobnie było z OKO.press, które strasznie skrytykowałem za pewne rzeczy, ale które poparłem w momencie, kiedy, kiedy pokazały pewnego właściciela różnego rodzaju portali i człowieka, który według mnie jest nielegałem i one go zdemaskowały w tym momencie. Po prostu. Ja nie wybieram oszołomów, proszę pana, ex-wydawca, ja fx-wydawca, nie wybieram oszołomów, nie wybieram. Ja po prostu to mówię. Może zresztą zrozumiecie państwo, bo do dzisiejszej audycji, dlaczego prawie rok temu wycofałem się i zerwałem stosunki praktycznie układy ze wszystkimi. Z to, zerwałem z tą bestią medialno-polityczną. Dlaczego? Ale państwu powiem. Zacznijmy od tego, że od jednej rzeczy. Ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego skąd się biorą tacy ludzie jak ta cała Emilia, hejterka, żyjąca z hejtu. Skąd się biorą tacy ludzie? To samo jest naganne. No. Kto jest kolejnym Ikonowiczem? Bo nie wiem. Bo to jest, proszę Państwa, wręcz nagalne. To jest naganne, jeżeli można zarabiać na tworzeniu prawda, hejtu, czy tworzeniu wobec ludzi sytuacji, czy najeżdżaniu na ludzi i hejtowaniu tych ludzi. Jest to tak samo naganne, jak i mocodawcy. Niestety, proszę Państwa, niestety, Onet napisał prawdę. Dlaczego mówię niestety? Niestety, bo to już idzie na PiS i bezpośrednio na pana Kaczyńskiego, który nie wiedział w ogóle i o większości spraw nie wie. Nie wie. Pozwolił wyizolować siebie, stworzyć z siebie ikonę, pomnik i wyizolować siebie, a jeżeli dodatkowo wszystkiego dołączymy Smoleńsk, to rzeczywiście taki proces mógł nastąpić, proszę Państwa. Ale ja zacznę od zupełnie czego innego, żeby pokazać Państwu, jak tak naprawdę u nich, jak to naprawdę wyglądało. Jak Państwo między. Oczywiście nie będę podawał nazwisk, ale niektórzy się zorientują, nie chcę podawać nazwisk w odróżnieniu od innych, od innych. Proszę Państwa, kiedy Pan Premier Morawiecki zostawał premierem, jak pamiętacie, ja dałem taką audycję, szansa dla Pana premiera i tak dalej, ale wcześniej, Panowie, panowie KM, Panowie WK. Zaproponowali mi, także jeszcze jeden pan z samej góry PiSu, zapytali mnie, czy bym nie stworzył pewnej ochrony konrwywiadowczej na pana premiera, ponieważ wokół pana premiera zaczęło się ogromne rycie i to nie z zewnątrz, ale z części zwanej umownie PiS. Ponieważ to pan Ziobrom myślał i strasznie chciał zostać premierem. Uruchomiono wtedy niesamowitą akcję pod tytułem Teczka premiera Morawieckiego. Jeden z prawicowych dziennikarzy, znanych prawicowych dziennikarzy, chodził z tą teczką wszędzie. Po niektórych rozmowach troszeczkę mi się udało zablokować niektóre rzeczy. Nikt nie chciał od niego tej. Co więcej, proszono, aby jakąś sprawę wytoczyć, ale w tym czasie ten dziennikarz okazało się, że ma ogromne związki z CBA albo nawet z ABW, wręcz w kartotekach i piętnastkach. Sprzedał tą teczkę. Oczywiście sprzedał tą teczkę. Ale komu, proszę państwa? Faktom mi to? Tam, gdzie pisze morterca po Tak jest, proszę państwa. Faktom i mitum. Sprzedał tą teczkę i ta teczka się ukazała. Nie by robiła to dużego szumu, bo fakty i mity nie mają takiej wielkiej poczytności w tym momencie, ale na o dziwo nie chciała tego nawet wyborcza, ponieważ ten pan chodził również i do wyborczej. Dziwię się, ponieważ w swoich prawicowych strasznie y, artykułach, audycjach, i tak dalej, w prawicowych telewizjach, a grzmiał na temat m.in. tak itd. i tak dalej. I tak dalej. I natomiast y, zamieniono pod trawę wtedy, zamieniono pod dywan sprawę. Związaną z pieniędzmi. To z ogromną łapówką, którą do, wziął ten człowiek za to, żeby nie pisać yy, prawdy i nie opublikować pewnych tekstów na temat pewnego biznesmena. I to wyszło. To było wiadomo, proszę Państwa. Tak to jest. I tak to wygląda. Nie, no właśnie, dobrze. Nie chcę Pana wyrzucać stąd, Panie KS, ale schowałem Pana, że Pan mi nie przeszkadzał. E Dalej. Nie wyszła to sprawa z tą ochroną, ponieważ w tym czasie pan K, ale nie pan Kaczyński, też mam taki podobne nazwisko na K. Pan K zrobił wszystko razem z paroma ludźmi w otoczeniu premiera Marowieckiego, żeby przedstawić mnie jako ruskiego prowokatora, agenta, morderce, SBK itd. Odpuściłem, bo już wtedy wiedziałem, co jest grane, odpuściłem, mimo dalszych nacisków wobec Pana K nacisków, których zarówno pan KM, jak i pan WK. I próśb, odpuściłem to, to wszystko. Powiedziałem, że i tak się przekonacie. No i się przekonali, ponieważ tak się składa, że kilka miesięcy temu pan Kanagle w ciągu jednego dnia przestał mieć swoją funkcję głównego doradcy pana premiera i wyjechał do swojego miasta, ponieważ okazało się, że rzeczywiście był tajnym i świadomym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa jeszcze za czasów Solidarności Walczącej. Jednego z, biuru, z wydziałów biur studiów, proszę państwa. I tak to było. No, i tak to było. Panie Nikito, proszę się nie wkurzać, nie wkurzać się, ja i proszę tak nie mówić. To no niestety piszę, bo piszę. Nie wiem dlaczego, dlaczego nie słychać. Nie słychać tutaj wszyscy po prostu. Dla pana nie będę powtarzał. Nie interesuje mnie, na co pan się załapał. Bądźmy po mnie matak, bądźmy po prostu w tym momencie trochę bardziej wobec ludzi. Trochę bardziej z ludźmi, nie bądźmy egoistami. No. I teraz proszę państwa. Zaczęło się co się zaczęło dalej. Oczywiście w tym momencie krótki sojusz pana Kamińskiego i pana e, Ziobry przestał istnieć w tym momencie, bo pan premier przetrwał, musiał się dogadać, musiał szczęśli zrezygnować i tak dalej i tak dalej. Cały czas zresztą mówiono, ale między innymi e, za Upadkiem właściwie i wycofanie ministra Macierewicza również stało Środnictwo Ziobrystów i Pan Ziobro, których, bo, który chciał koniecznie przejąć prokuraturę wojskową, ale tej prokuratury wojskowej nie przejął, ponieważ Macierewicz się postawił po prostu. W tym momencie. No. Później później. Yy, Później proszę Państwa zaproponowano mi na przykład, ponieważ wszyscy wiedzą, że pracowałem w jedenastce, szkolenia, ale nie chodziło o szkolenie jak zabezpieczyć się kontrwywiadowczo, ale jak tworzyć czarny PR. No tak, bo w te podobny PR czarny w ten sposób. Tworzono również według ludzi z Solidarności podziemnej, z podziemia, tworzono w latach 80., jak pamiętam wobec na przykład pana Jęglińskiego czy tych wszystkich ośrodków, e, ośrodków na zachodzie, których, których zwalczano, nazwanych jako ośrodkami zakwalifikowano jako ośrodki dywersji ideologicznej. Zdaje się, że taki sam ośrodek ja w tej chwili tworzę w dywersji ideologicznej po prostu. I to też wyszło stamtąd. Kiedy odmówiłem, proszę państwa, wielokrotnie odmówiłem, powiedziano mi, że zostanę sam i że zapłacę za to. No i zapłaciłem. Oczywiście zapłaciłem, bo mnie nie ma w Polsce. Ale są pewne rzeczy, proszę państwa, których ja to zawsze mówię, że jest pewien stopień skurwienia, którego nie można przekroczyć. I stosowałem to zawsze. I mam świadków na to, że potrafiłem odmówić w 1987 roku. To, potrafię, to potrafiłem i teraz. Nie chciałem robić tych szkoleń, bo ja sam chciałem prowadzić szkolenia dotyczące zarówno ochrony kontrwywiadowcze, jak się chronić, jak się zabezpieczać przed czarnym PR-em, jak to zwalczać, ale chodziło o to, żeby mieć, jak tworzyć czarny PR. I już wtedy wiedziałem, że zaczyna się coś dziać, proszę Państwa. Niestety, na poziomie wiceministra. Teraz, proszę Państwa, proszę zauważyć, co w ciągu czterech lat z wielkiej reformy sądownictwa zostało, Uderzenie w tych wszystkich profesorów, i tak dalej, w Sądzie Najwyższym, to proszę Państwa, jest bez sensu. Ale doły się trzymają mocno, dołów nie ruszono. Co więcej, proszę prześledzić, kogo awansowano. Kto awansował i kto stoi za prokuratorami, którzy zakwalifikowali śmierć posła, brata pana posła Pawła Chruszcza jako samobójstwo. Jak awansowali ci prokuratorzy? którzy, proszę Państwa, natychmiast stwierdzili, że Leper popełnił samobójstwo bez żadnych badań. Jak awansowali, gdzie są prokuratorzy, którzy zamietli pod dywan sprawę Wojcikowskiego, śmierci No I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy myśli Pan, myśli, czy myślicie Państwo, że komukolwiek wpadł włos z głowy? A co się stało z Panem Pawłem Iterem? który jak Państwo wiecie skompromitował idealnie sędziego z Sądu Wojewódzkiego, co prawda nie wiem jaki on tam był, z Gdańska, przy okazji Ambergold. Co? Utrzymano jego wyrok za prokuratury i za ministerstw, minister, ministrowania pana Ziobry. Utrzymano wyrok pana Pawła Mitera. właściwie łamiąc mu życie, tak wbrew pozorom, bo on jak ma pewne ograniczenia, bo jest skazany. Nie dostanie ułaskawienia, chociaż liczę na to ułaskawienie, ale raczej wątpię, aby prezydent go ułaskawił. To raz. A co się stało z tym sędzią? Został awansowany. Jest w innym miejscu i został awansowany, proszę państwa. Plotki na temat pana Jarosława Kaczyńskiego i jego dziwnych układów z panem Ziobrą rozsiewane są i pochodzą ze środowiska, między innymi ludzi z wewnątrz PiSu, proszę Państwa, i są świadkowie tych plotek, niestety. Wydaje mi się, nie wydaje mi się, ale wiem o tym również, że pan Jarosław Kaczyński został mocno zaskoczony, zarówno panem Kuchcińskim, jak i teraz tą aferą. To, że ten człowiek podał się do dymisji, ten tak zwany sędzia, to nic sprawy nie rozwiązuje, ponieważ rzeczywiście istnieją grupy Istnieją grupy, proszę Państwa, które, no jak widzicie, Łukasz, no jak Państwo się od razu z ja mówię o pewnym systemie, który jest. Jeżeli chodzi o pana Arka Kraskę, to wszyscy ci ludzie, którzy uczestniczyli w tej ściemie i w skrzywdzeniu pana Arka Kraski, zostali, proszę Państwa, zostali, proszę Państwa, również awansowani. Podobnie dotyczy tego człowieka we Wrocławiu, który został zabity na posterunku po prostu. Rozumiecie państwo. W Ministerstwie Sprawiedliwości jest sytuacja, że oni rządzą tylko hakami. Co więcej, problem w konflikcie całym, który polegał na tym, o którym ja również słyszałem zarówno od Pana KM, jak i od Pana WK. To jest to, że pan premier. Nie ma żadnego wpływu na to, co się dzieje w Ministerstwie Sprawiedliwości, ponieważ pan Ziobro nie słucha nikogo. On chce być premierem, a w tej chwili chce koniecznie przejąć resztę pisu. Tak to się nazywa. Więc powiedziałem, proszę państwa, że zawsze, że powiedziałem państwa, że obrzucanie całego pisu błotem jest błędne, tak samo jak obrzucanie błotem wszystkich sędziów. Te dyskusje w tej reformie to są dyskusje na poziomie profesorskim. I wszyscy zapominają, że tak naprawdę reforma sądownictwa i reforma służby, w ogóle reforma całego wymiaru sprawiedliwości ogranicza się tylko do zmiany nazwisk, proszę Państwa. Jest nieważne, czy rządzi nami pruszków, czy wołomi. Rozumiecie Państwo? I tak dalej. Like a virgin, nie wszyscy. Nie wszyscy. Ja mam koleżankę z dawnych lat, bardzo dobrą zresztą koleżankę, która jest sędzią i która wręcz płakała, ponieważ tylko dlatego, że ona sędzią została, sędzią została w czasach niesłusznych według pana Ziobry, to już natychmiast musi być przestępcą. Ona nie jest przestępcą i nigdy nie wzięła łapówki, nic. Żyje normalnie. Mieszka w bloku w pokojowym mieszkaniu, w bloku własnym. To nie jest to wszystko. Jest zwykłym, normalnym, jest zwykłą, normalnym sędzią, tak jak wielu, wielu tych sędziów. Sam rozmawiałem z wieloma sędziami, którzy również czują się w tej chwili bardzo źle, ponieważ wiedzą dobrze, że by awansować, muszą iść i pocałować pierścień pana ministra sprawiedliwości. I na tym polega, tak, proszę państwa, atakuje dokładnie pana ministra sprawiedliwości, który zrobił absolutne bezprawie. I teraz, proszę państwa, w tej dyskusji zapominacie o jednej rzeczy: nie śledzicie wszystkiego. Jest gotowa ustawa pana Ziobry, która y, mówi o tym, że. Według tej ustawy prokurator ma decydować o areszcie tymczasowym. Nie sąd, a prokurator. Czy Państwo tego nie widzicie? Jeżeli do tego dojdzie, to mamy najgorsze czasy komuny, kiedy prokurator zdecyduje jednoosobowo o tym, czy ktoś będzie siedział w areszcie wydobywczym, czy nie. A weźmy teraz sądy rodzinne, które wymagają całkowitej e, modernizacji. Kiedyś pamiętam w jednym programie z panią Jaworowicz, w którym uczestniczyłem, rozmawiałem tam z mecenasem, nie się do mecenasa, z, z danym mecenasem, i który wręcz to powiedział na wizji, ja to też mu powtórzę, powiedziałem, że we Francji sądy rodzinne jadą na miejsce w ogóle, żeby często rozprawy w sądach rodzinnych odbywają się na miejscu. Zdarzenia, czyli w domu, kogoś i tak dalej, żeby to wszystko sprawdzić. U nas to się nie dzieje. To, tak się nie dzieje. I też mówił wręcz, że sądy rodzinne wymagają jednak, bo nikt tam nie chce iść, wymagają jednak pełnej rzeczy. A co się stało? Jak zreformowano? Zwiększając represyjność sądów rodzinnych wobec tylko jednej strony, czyli wobec mężczyzn. I nie mówię to jako mężczyzna dotknięty przez sądy rodzinne, ale w ogóle mówię to ogólnie. A dlaczego? A może dlatego, że partnerka pana ministra ma problemy ze swoim mężem byłymi alimentami. Jak mówią, różnego rodzaju dzięcioły, czy różne rodzaje rzeczy w ministerstwie, to ona praktycznie wpływa na to wszystko. I tak to jest, proszę państwa. I tak to jest. Moim zdaniem PiS rozpoczął również w tej chwili i być może tam na tym polegała również rola, pa, motem, może dlatego polegała szansa, którą dostał pan Mariusz Kamiński i to powiem otwarcie, e, dostał na wyczyszczeniu siebie jeszcze przed wyborami. Jeszcze przed wyborami. Proszę Państwa. Oczywiście można nakazać w tej chwili narod... międzynarodowy nakaz aresztowania, i tak dalej, żeby nie zamknąć tego, bo ja śmiałem powiedzieć. A teraz proszę zobaczyć. Sprawa pana Kosteckiego. Czy to prokuratorzy zamiatają pod dywan? Tamta strona była bardzo zła, proszę Państwa. Ale tutaj ten element zwany Ministerstwem Sprawiedliwości w PiSie jest strasznie antypisowski, bo oni chcą przejąć rzeczywistą władzę, proszę Państwa. Nadpisem również. Nie postępuje się sprawiedliwie, aby stać się sprawiedliwym. Sprawiedliwym można być tylko wtedy, kiedy jest się sprawiedliwym. Wielu sędziów robi coś z nakazu i dla zysku, niż dla sprawiedliwości. Matgoraz, oczywiście, że tak, ale również są sędziowie, którzy dopuszczają... Reformy sądownictwa polegającą na przykład na obieralności sędziów, i są tacy sędziowie. Można się dyskutować z nimi i tak dalej. Oczywiście, dyskutując z profesorami, dyskutuje się z naukowcami, którzy siedzą w prawie i na tym się znają. Ale wielu ludzi tak myśli i tak mówi. To zostało natychmiast odrzucone. To mają być sędziowie z dominacji. Tylko i wyłącznie sędziowie z dominacji, proszę Państwa. Ja jestem lajkiem. Co to znaczy, że prokurator będzie Łukasz Kujoła decydował o aresztowaniu? Nie. Po prostu w tej chwili zatrzymanie jest na 48 godzin i w tym czasie sąd musi wydać nakaz o areszcie tymczasowym. Prokurator albo wygra, albo przegra. Potem może to zaskarżyć. Tak było z panem Durczokiem. Zobaczcie, jak to wyglądało. Natomiast według projektu pana Ziobry nie trzeba będzie posiedzenia sądowego, tylko prokurator zamknie i zdecyduje na, od razu da sankcje na 3 miesiące, a potem będzie to przedłużał w nieskończoność. Bez sądu, proszę państwa. Zdajecie sobie Państwo sprawę, czym to grozi? No Notabene rzeczywiście ta sprawa z Emilią, o ile to jest prawdziwa, tutaj jest jeszcze jeden pewien rzecz, o której zaraz powiem, ta sprawa z Emilią, o ile to jest prawdziwa, trudno mi nie wierzyć jednak Onetowi dlatego, w tym momencie, dlatego że jest za dużo materiałów Onet pokazał, żeby to było stworzone i nieprawdziwe nieważne od kiedy to było prowadzone i jak to było prowadzone i nie, nie interesuje mnie w tej chwili, dlaczego to teraz wychodzi, choć uważam, że Onet mógł o tym napisać o wiele wcześniej, ale to są wybory, więc takich rzeczy przypuszczam PiS PIS i pana Kaczyńskiego czeka jeszcze więcej. Jak przyjdzie wrzesień, to wraz ze strajkami szkolnymi będzie jeszcze więcej, więc zobaczycie, co państwa w ogóle czeka po prostu. To niestety jest sprawa, czysta sprawa, Typowa dla służb komunistycznych. Przykro mi. Łażenie po rodziny i tak dalej. Takich rzeczy próbowano i takie rzeczy robiono. Jak myślicie, po co im była ustawa dezubekizacyjna, proszę Państwa, która zawiera punkt 8a i która wyszła z Ministerstwa Sprawiedliwości, o czym mówiłem, od bardzo dziwnych ludzi. Po co im ona była? Po to, żeby ukarać w Nie. Po to, żeby zmusić takich jak ja do tego, żeby powiedzieli, co, kogo rozpracowywali i co mają na kolegów Przeciwników politycznych z lat 90., ponieważ dokumentów z lat 90. nie można ujawnić, proszę Państwa. Mnie to też mówiono. Osiema polegało na tym, że trzeba było przyjść i powiedzieć, co się rozpracowało w latach 90. i co się ma na jakich kolegów, jaką szafę lesiaka ma się u siebie. Przypadkiem jeden z doradców, z doradców pana ministra sprawiedliwości mi to zdradził. O to chodziło. jak myślicie Państwo, czy. Wszyscy postąpili tak jak ja, czyli pokazali im dwa palce i pokazali im palec i powiedzieli, co mają zrobić. Nie, prawdopodobnie ktoś się złamał i dlatego mu przywrócili emeryturę. Na tym polegał ten dobrodziejstwo artykułu 8 ma w pojęciu tego pana Zielińskiego i pana Ziobry. Na tym polega, proszę państwa, donoszeniu, donoszeniu na swoich kolegów przede wszystkim na to, ponieważ ci panowie rządzą tylko i wyłącznie hakami. Tylko i wyłącznie hakami. No. I, tak to, I tak to, proszę państwa, wyglądało. Następna rzecz. Jeśli jeszcze, jeszcze jedne, jeśli chodzi o widzę, właśnie, jak krokodyl ucieka. No, może zje kogoś dobrze. E, proszę Państwa, zaraz, bo sobie tutaj coś jeszcze dokładnego zapisałem. Aha, dobrze. E, o tych wszystkich, tym co mówię, to ja nie mówię pierwszy raz. Ja już to mówiłem. I dokładnie, więc ja o tym pisałem, proszę państwa, i pisamy w różnego rodzaju ocenach i w różnego rodzaju to i w różnego rodzaju opracowaniach, których mnie proszono, oczywiście darmo. Proszono mnie dla niektórych ludzi właśnie z uprzedzając ich, co będzie dalej. I co będzie dalej? No, Roman Dłowski, wyraźnie jest opcją trudno, ale to jest prawda. Tworzenie tego typu rzeczy, powiedziałem, nie rozumiem, co to znaczy hejterka, nie rozumiem, jak można się z tego utrzymywać. Teraz wróćmy do tej pani Emilii. Z tekstów, które wymyślił Onet, które pokazał Onet, a zdaje się, że ma jeszcze o wiele więcej, wynika wyraźnie, iż w pewnym momencie to oni to przejęli. I to jest dla mnie jedyna rzecz, do którą mam pretensję do Onetu. Nie o to, że to opublikował, bo to trzeba opublikować, ale o to, kiedy i że wiedział dobrze. Do czego? I też posłużył się tutaj polityką w tym momencie. Bez sensu, a tu chodzi o nas wszystkich, proszę Państwa. Dokładnie. Czy sprawicie, z lewicy, bo każdy nas może być obiektem takiego wszystkiego? Wiem, bo ja sam się stałem i sam będę. sam będę. Łukasz77, Tusk pomylił się, mówiąc o współczesnych. Panie Łukasz77, jak się może Tusk pomylić, jako sam był tak samo? Oni robili to samo, tylko ci są bardziej nachalni, mniej powiedzmy ci byli bardziej sophisticated, może mieli lepszych tych. Teraz jestem ciekaw zupełnie, bo, ponieważ widzę, że to nie ma żadnej ochrony kod wywiadowczej w tym, w tym układzie, dlatego że w pewnym momencie z tych rozmów, nawet opublikowanych przez ONET, wynika, że ta cała pani Emilia wyraźnie prowokowała owego sędziego, wiceministra, wysokiego urzędnika państwowego, do tego, by stworzył materiały na siebie. Ujawnił adresy, co jest w ogóle naganne sędziów, uderzenie w rodzinę, ujawnił szereg informacji. To wynika z tych rozmów, ona już pewnie była pod kontrolą, tylko pytanie czy ją. I kto to tak naprawdę kontrolował? Bardzo ważne jest pytanie, kto się do kogo zgłosił w tym układzie. No i co? No i co, proszę państwa? Co wy na to wszystko powiecie? Nadal będzie bronić? Tak, ja bronię PiSu. Bo ja mam pis PiSu, ale nie tej koalicji, która się nazywa PiS. -u. Bo to naprawdę, proszę państwa, wbrew pozorom, to nie PiS jest wszystkiemu winien, tylko głównie jego koalicjanci. No. No właśnie, przepraszam bardzo. Proszę. No. Tak to wygląda. Podobno ten minister z tą Emilią porozmawialiśmy, że z e-mailony tak? Nie wiem, mówicie Państwo podobno, nie wiem. Mam nadzieję, że ktoś prowadzi naprawdę śledztwo, w tym również śledztwo skąd wiadowcze, bo ile takich emilii jest, ile takich fabryki troli. Ale muszę powiedzieć również, że po prostu tamci mieli lepszych ubeków i szybciej sprywatyzowali są, więc już nie ma wysokościowych specjalistów AZ. Eee, no przepraszam, mnie też pan tak nazywa? Lepszych czy innych? Przepraszam, AZ. Pan mnie też nazywa lepszym ubekiem czy gorszym ubekiem? Nie. Bo tak w tej chwili to wygląda. Troszeczkę bez sensu. Zresztą co pan mówi, pan nie obraża w tym momencie, nie rozumiem dlaczego. Ja powiedziałem jeszcze raz i jeszcze raz powtórzę. Ja yy, i powtór jeszcze raz powtórzę. Ja proszę państwa. Yy, ja proszę państwa, odmówiłem i za to zapłaciłem. A Z. Pan nie obraża, po prostu nic nie będę podawał, nie będę z panem rozmawiał. Pan nie obraził. Właśnie. E, PiS niestety, pan Kaczyński stał się również zakładnikiem chęci zwycięstwa. Wiedział dobrze, bo z tych siedmiu głosów, ja o tym ciągle słyszałem, również przy tych rozmowach a propos pana Morawieckiego, który mnie proszono, żeby nie robić tej ochrony konwiadawczej. ja wyraźnie powiedziałem wszystko, co będzie. I to jest, i są na to świadkowie, notabene również jedna audycja jest taka, która mówi przewiduje przewidujemy i to wszystko się niestety sprawdza i zobaczycie, co będzie dalej. Karina Walczak, Rozumiem, że pan Zielka popełni ogromny błąd, prosząc Ziobro o szczególny nadzór na sprawą Sadowskiego. Tak. Popełni ogromny błąd, dlatego, że tu ten szczególny nadzór polegać będzie na tym, że tylko ci, którzy nie są związani albo nie dokupienia, albo nie przekupnie, albo nie pokłonią się, tylko oni będą tylko oni będą w tym wszystkim oni będą wystawieni. Natomiast każdy każdy inny, a szczególnie jeśli będzie po drugiej stronie, zostanie, proszę Państwa, niestety, zostanie, proszę Państwa, zamiecione pod dywan, tak jak z aferą podkarpacką, że w momencie, afera podkarpacka umarła, w momencie, w którym, proszę Państwa, okazało się, że idzie to w poprzek sceny politycznej, nie tylko Bury, nie tylko poseł Bury, czy pan Bury jest w to zamieszany, ale również mogą być posłowie, którzy są, z... czy ludzie związani z pis -em. I wtedy to umarło, proszę Państwa. Więc widzicie Państwo, jak to jest. Widzicie jak Państwo, jak to wygląda. No. Pamiętam ich. Pawlak Sikorski, Wosa, otoczka pułkownika nie mogące spać, aby Polan strzelił numer. Wiem o co chodzi, Panie Grzegorzu. Nieważne. Jeśli według Pana Kaczyński jest uczciwym człowiekiem, to nie wiem, jak wygląda uczciwy człowiek. Elohałks, Pan. Nie, nie. To nie jest tak. Po prostu pan Kaczyński powiedział nie dość, że spotkała go ogromna tragedia, którą błyskawicznie i cynicznie wykorzystali tacy ludzie właśnie jak pan Ziobro, bo panu Ziobrze chodzi tylko i wyłącznie o własne dobra, a nie o kraj. Proszę zauważyć. I proszę mi powiedzieć teraz w środku tej za ministrowania przez pana Ziobra, kto z tych wielkich afer został skazany na coś? No proszę mi powiedzieć. Kto? A tak grozili, że skażą. Kto? Mówią o prawie? Nie, nie mówią o prawie. Teraz notabene w tej sprawie całej z tym yy, zdaje się, że pan Ziobro trochę przesadził, yy, dlatego że i ten KRS również wybrany przez PiS ten KRS po prostu również poczuł się troszeczkę urażony, bo rusza to jednak sędziów i pewną zasadę sędziowstwa, sędziowania. Czy bycia sędzią, i zdaje się, że oni również w tym mu zabiorą głos negatywny troszeczkę dla tego sędziego z Ministerstwa Sprawiedliwości. I zgadzam się, nie może być sędzią ktoś, kto posługuje się tego typu trollingiem. Proszę Państwa, nie może być. Jeszcze raz powtarzam i będę mówił cały czas. Nie mi się za wszystko pisu, bo to nieważ. pis bierze na siebie strzały za nie swoje winy wielokrotnie. Sam popełnia dużo błędów w sensie strategicznym. Również między innymi to, że. No właśnie, nie będę mówił. dlaczego. Gawłoski posiedział trochę. Akurat ten Gawłoski to taka ważna afera. Amber Gold, prawda? Ech, proszę pana. No. Przecież to, co pani. To, co państwo mówią, to jest. Czy to jeszcze leci? Bo coś mi tutaj zaczyna. Bo nie wiem nawet. Pan minister sprawiedliwości to osoba z honorem bolszewika, niczym się nie różni od partyjniaków. Ależ Elohark, oczywiście, ja powiem nawet więcej. Tak jakoś dziwnie, jak patrzę na pana ministra, to nawet mi urodą trochę odpowiada i pasowałby do niego garniturek opracowany przed wojną przez Hugo Bossa, prawda? Bądźmy szczerzy. Bądźmy szczerzy. Jeszcze raz powtarzam, ta cała reforma sądownictwa naprawdę nie tyka rzeczy najważniejszej, czyli w ogóle samego układu, samego systemu produkującego takich sędziów, jak ten zastępca, jak ci, których my krytykujemy, proszę Państwa. Naprawdę. Coś się pali, tak, u mój papieros. Anna K, dobrze, że Pani wspomniała Konfederację. Teraz, proszę Państwa, to dotyczy akurat sędziów, którzy są, na których wiadomo, których wszyscy krytykujemy, ja też krytykuję merytorycznie i będę krytykował, bo chciałem z nimi porozmawiać. Wielokrotnie porozmawiasz na ten temat, jak to jest. Ale proszę Państwa, ale proszę Państwa, a jak myślicie, kto w takim razie stał za hejtem wobec Konfederacji? Proszę pamiętać, ja pierwszy powiedziałem, że ja się zgadzam z Konfederacją i nie będę zgadzał tego jej naiwności w stosunku do Rosji, nim nie mogę darować i będę z nimi dyskutował. Ale pierwszy powiedziałem, że to co się według nich dzieje, tak samo z panem Mosakowskim, zabieranie mu tego, to są, e, tak nie można. Ten hejt na nich, sprawy wyciągane sprawy prywatne, uderzanie w rodzinie, czy wam czegoś to nie przypomina? Kto w końcu rządzi prokuratorami, którzy, którzy zabrali na przykład sprzęt panu Mosakowskiemu? Proszę pomyśleć. Ja nie generalizuję, like oczywiście, że nie generalizuję wszystkich z Ministerstwa Sprawiedliwości, ja tylko mówię o pewnej o tych, którzy naprawdę tam rządzą. Przecież nie będę generalizował jakiegoś zwykłego urzędnika, który wykonuje swoją pracę, bo za to mu płacą. Prawda? Proszę zauważyć, że Ziobro Elohark, że Ziobro wziął wszystkich sędziów, którzy mieli podstępy dyscyplinarne i nigdy nie byli w wysokiej stanowisku, tak jak w PRL-u. Mierny Bierny. Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo na tych ludzi ma się haki. Proszę, proszę państwa. Na tych ludzi ma się haki to jest to. Ale to wszystko, proszę państwa, to wszystko, proszę państwa, spada nie na pana Ziobre. Nie, to wszystko spada na pana Kaczyńskiego i napis, ponieważ już narracja tvn 24 że istnieje, że, nie, że yy, ten, że Nowogrodzka zatwierdziła i Nowogrodzka kazała. Nie, Nowogrodzka nawet się nie dowiedziała się już po fakcie prawdopodobnie z gazet. A wiem, że z gazet. Proszę mi nie pytać skąd, ale wiem. Miałam bezpośrednią informację i wiem, że dowiedziała się z gazet, że coś takiego było, bo nie ma żadnego wpływu na to po prostu. To jest tylko, jeśli się za wszelką cenę chce utrzymać PR, ja uważam, że trzeba by wsiąść to wszystko, aby powinien ktoś wstać z od nich powiedzieć wreszcie jak to jest. Ten sejm się kończy. PiS ma szansę wygrać, ale i pewnie wygra mimo wszystko, ale nie wygra w ten, ale, nie, ale może i bez takich ludzi. Bardzo dobrze, że PiS się oczyszcza przed wyborami. Sędziowie kary są codziennie niestety, a to jest bardzo pewność źródła. Tak, są pokażani, ale proszę Państwa, ale, ale nie jest tworzone, nie, nie słyszałem nawet, żeby walono w ich rodziny i tak dalej, jak tutaj było. Nie, proszę Państwa, w każdym, każdego, kto jeżeli wciąga się rodzinę i robi się takie rzeczy, zagląda się do prywatnych domów i ujawnia prywatne adresy, będę bronił każdego, bez względu na to, to czy to będzie, czy inne. I teraz się zdziwicie, nawet. Ale zdziwicie się pewnie, bo nawet jestem w stanie w pewnym sensie obrodzić pana Rafała gawła przed tym, bo też przypadkiem wiem, że tak prawdę mówiąc, to jego wyjazd związany był nie z tym, że się naraził PiS czy komukolwiek, czy to wszystko, tylko z tym, że naraził się przede wszystkim prezydentowi Truskolawskiemu z Białego Stoku. I to PiS, i to POGO załatwiło na dobrą sprawę, czego wam głośno nie powie, bo się boi najprawdopodobniej. Trudno. I też jest zakładnikiem swojej własnej legendy którą tworzył, po prostu. Ech. Tak, Trumpek, to jest walenie, ale to jest typowo komunistyczne działanie. Oni to potrafią. Ja mam, wiecie Państwo w tym czarnym piarze. Oni mi nawet, jak mi, tam chciano nawet, żebym zrobił tego, w jaki sposób wykorzystać sprawy rodzinne, kochanki, różne inne rzeczy, jak dzieci, historie. Oni chcieli szkolenia. I to był ktoś z Ministerstwa Sprawiedliwości. Chcieli szkoleń na temat, jak robić czarny PR, jak deprecjonować ofiary. Bo przypomnę, w sprawie tego człowieka zamordowanego na posterunku we Wrocławiu, w pierwszym przemówieniu zarówno pana Ziobry, jak i pana, e, jak i wiceministra spraw wewnętrznych, była przede wszystkim, że co to za ofiara. No nieważne, no, zabili go, no trudno, ale to nieciekawa postać. Dobrze, że go zabili. Tak to wygląda. Co się dzieje z panem Kraską? Z tymi sprawami, co się dzieje, kogo broni, by, kogo broni? Nad tym wszystkim też czuwa podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Rozumie pan? Andrzej, przychodzę taki przykład uwikłanych? W pewnym sensie tak. W pewnym sensie tak, proszę państwa. Ja już mówię pełnym, ja już mówię pełnym tekstem. Nie kryją zresztą, mimo że niestety ta sprawa i ta działalność, która jest wynikająca zresztą, bo powiem szczerze, gdyby PiS miał właściwą ochronę kontrwywiadowczą, PiS, to nie doszłoby do takiej sprawy, ale prawdopodobnie nie byłoby takich ministrów jak pan Siobro, albo wiceministrów po prostu. No. To jest właśnie w ten sposób. Łukasz Nowak. Panie Piotrze, to co mam, mam robić? Na kogo głosować? Ja nie powiem wam, na kogo głosować. Ja uważam, że trzeba głosować na PiS, ale trzeba zobaczyć, na kogo się na PiSie głosuje. Natomiast ja mogę wam powiedzieć tylko tyle, co się teraz ukaże na ekranie. Proszę Państwa. Na kogo nie głosować? Jury Biezmienow bardzo obrazowo przedstawił, jak media nami manipulują. To jest taktyka radziecka. Tak, to jest. Nie tylko radziecka, to tak jest. Pytanie do pana redaktora. Czy bliźniak za zazdrości rywalizacji był w stanie pozbyć się drugiego bliźniaka? To nie, 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 nie. To nie. To jest pytanie poniżej pasa. Za tym ja nie jestem redaktorem, bo nie jestem redaktorem. Nie uważam się za dziennikarza. Ja z bestią medialno-polityczną zerwałem. Po tym również, jak byłem świadkiem i widziałem, co to jest teczka premiera Morawieckiego i kto z nią chodzi i gdzie nią chodzi. Proszę Państwa. Tak samo widziałem. A kto zamiot na przykład aferę, kto zamiot na przykład pod dywan to, że na przykład osoby skazane nie mogą pełnić pewnych funkcji, a ja pełnią? Panie Piotrze, Tom, czy kradnię wielu, no różnych podejrzanych działań jego ludzi, czy robią to za jego Oczywiście, że robią za jego plecami. Oczywiście, że robią za jego plecami. Oczywiście, że to robią, proszę Państwa, za jego plecami. Po prostu. Taka Z, w tej chwili prawdopodobnie zwarcił ZMK. Tak mi się wydaje. No. Tak mi się po prostu wydaje. Ale to jest moja sprawa. To, to jest po prostu moje zdanie. No, czy to jest prawda, czy nie? Nie wiem. Oczywiście pisma jeszcze jedną wadę za wszelką cenę utrzymać za wszelką cenę utrzymać tak zwaną jedność i pokazać na zewnątrz, że jesteśmy jednością i wszyscy walczymy o dobrą zmianę, prawda? Więc właśnie widzicie państwo, tak to niestety wygląda. I co zrobić? I to jest wada, bo czasami trzeba przyznać się do błędu po to po prostu, żeby wygrać. Po to po prostu, żeby wygrać. Niestety. Hmm. Y Bas no główny troll, kto jest głównym trolem? Ja? Zabili człowieka, tego nikt nie rozumie. To chore, trzeba wołać grupę byłych funkcjonariuszy o odpowiednich poglądach, a władze lecz Nie rozumiem o co chodzi w tym momencie. Y Szadol, dlaczego? Wszystko jest blokowane, bo wtedy trzeba ruszyć odpowiednich ludzi. Nie, ja przypuszczam, że pan Kaczyński w tej chwili jest naprawdę. Nie da się rządzić państwem bez ludzi. Nie da się samemu, nikt nie przeczyta wszystkiego. To są 10, 10 tysięcy ton dokumentów dziennie, prawda? Trzeba się na kimś oprzeć. No niestety, pewne idiosynkrazje, które również pana Kaczyńskiego dotykają, okazały się być prawdziwe, ale ja mam to czyste sumienie, to wszystko mówiłem. Zresztą, proszę Państwa, proszę się zastanowić. Czy teraz rozumiecie, dlaczego ja w, m, wyjechałem i dlaczego się boję wrócić do Polski? Nie chcę wrócić do Polski, wrócę chyba w trumnie, bo to mnie tylko czeka, po prostu. Rozumiecie Państwo dlaczego? Między innymi dlatego, że nie zgodziłem się na parę rzeczy, jeśli doradca prezydenta sugeruje mi, abym stworzył jakiś materiał, czy coś tego, mówiącego, że pan Kukis to molestował swoje własne dzieci. Prawda! Prawda, proszę Państwa, to nie jest oszustwo. Wtedy powiedziałam pogoniłem, powiedziałam do widzenia. Tak to jest, proszę Państwa, takimi metodami. To jest też część ludzi, nie wszyscy. Ja przypuszczam, że Pan Prezydent również o tym nie wie. Wiele rzeczy dzieje się za ich plecami, po prostu tak jak i Pan Morawiecki nie wiedział o wszystkich. Co by się stało, gdyby odwołano się obrad stanowiska? W tej chwili już nic, bo jest jeszcze ile do wyborów. No w sumie to już prawie, że nie działa. Tak jak już powiedziałem, też liczyłem na reformę sądownictwa, ale ta reforma sądownictwa się nie stanęła. Nie stało. Ona się nie stała, nie będzie i tak dalej. No. A mnie się wydaje, panie Piotrze, że Kaczyński od na to wnosi. Jest on 30 lat, prawy on jest odrealniony, oczywiście Polska? Niekoniecznie. On przetrwa. Eloharks, Nie, tak nie można myśleć. Tak nie można myśleć. Bakswigasza, nie. Pan Jarosław nic nie kazał. Pan Jarosław nawet nie wie. Po prostu. O wielokrotnie na ten temat. Emiot, ja czy jak pan widzi, Polska jest degenerowanym państwem? Tumor Mózgowicz, nie, Polska nie jest degenerowanym państwem, nie można tak myśleć. Powiedziałem, PiS, w sensie PiS, płaci za to, co było przez 30 lat przed PISem w rezultacie. Płaci również za swoją idiosynkrazję i za swoją ideologię oblężonej twierdzy. Za. Typowe komunistyczne myślenie o ludziach w sensie masowym, a nie jednostkowym, oraz za to, że przyjmuje tych, których, że dał stanowiska, źle ocenił również psychologicznie niektórych ludzi, a którzy się za pisem schowali. Powiedziałam jeszcze raz, to pójdzie na pis i na pana Kaczyńskiego, ale nie pójdzie na tego, który jest tego wszystkiego autorem. I tak pogląd, po prostu. Tym bardziej, że, tym bardziej, że, proszę Państwa, jak ja powiedziałem, ta klasa polityczna jest dla mnie skończona i ta dzisiejsza sprawa, o której napisał Onet, jest również skończona. Je, pokazuje, że ta prasa jest skończona. Ta klasa polityczna jest skończona. Niestety, dopóki nie powstanie nowa klasa polityczna, zupełnie nowych ludzi myślących zupełnie inaczej o państwie przede wszystkim, a nie tylko o sobie i nie w, o państwie w formie partyjnej, no, niestety, tak będzie. Tak będzie. Oczywiście zaraz tutaj się zaczną różni, zacznie się, przypuszczam, że w tym momencie zacznie się straszny na mnie atak, hejt, różni hejterzy, bo oni mają hejterów, no, oni ich zbierają, nich kochają, e, tych hejterów. I to jest tak, w ogóle samo pojęcie, tym bardziej, że rzeczywiście pewien problem jest kwestia opłat. Kto za to płacił? Ja nie rozumiem, jak mogą być że ludzie, którzy żyją tylko wyłącznie z oczerniania kogoś i innych ludzi i ich rodzin. Tego nie zrozumiem i nigdy nie zrozumiem, proszę państwa, nigdy. Ja tego nie potrafię. Hello, Nie, nie zdefiniowałem pis jako partii typowo komunistycznej, która w myślach ma chęć wzięcia. Nie, nie, ja powiedziałem to, co my mówimy, PiS. Ja też mówię umownie, to nie jest ten PiS, którego widzicie Państwo. Nie. Po prostu zbyt dużo ludzi tam weszło. Panie Piotrze, Scouting do suszu odbywa się za granicę już na uczelniach, a ona nas coś w rodzaju kaperowania, urabiania dróżek do twinktanków, tanków samorządu, społeczek, kancelarii AZ. U nas przede wszystkim odbywa się coś takiego, że krewni znajomi królika. Po prostu wiecie Państwo, że jest również projekt. Po to, żeby w ogóle zlikwidować w Polsce jakiekolwiek szkolenie przez Polaków służb, i tak dalej, bo nie ma kto szkolić. Tacy jak ja by musieli szkolić, a jak wiadomo, wstrętni jest Becy na tej, na tej sprawie i nieważne, że co człowiek potem robił, bo są wstrętni, i tak dalej. Ale że my na przykład Niemcy, najchętniej, żeby Niemcy nam szkolili. No, no więc widzicie. No właśnie. Nauczenie prawie aktywnie działa przez lata aparat pro, 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 pro... Ja wiem, że działał, ale to nie oznacza, że wszyscy tacy są. To nie o to chodzi, proszę Państwa. Tu chodzi o to, że trzeba było otworzyć te środowiska, ułatwić aplikacje, stworzyć równy dostęp dla wielu, stworzyć stanowiska obieralne, tak pomyśleć, pomyśleć o tym, co się dzieje na dole, a nie uderzać w stanowiska dla profesorów po prostu. I już. Ta kobieta troll już rok temu handlowała materiałami. Oczywiście, proszę Państwa, i to jest paranoja, ta kobieta troll. A ja nawet nie wiem, czy to jest kobieta. Może to być permanencja postać. Nie wiem, kto tym rządzi. Nie wiem, kto za tym jest. Nie wiem, za mało wiem. Ja, proszę Państwa, uciekłem z Twittera i nie mam Twittera. Nie interesuje mnie. W każdym razie, istnienie takich Emilii jest dla mnie tragedią. Jest dla mnie tragedią, że istnieją w ogóle takie Emilie i że ktoś te Emilie zatrudnia, ktoś je karmi to się karmi. W tym wypadku wyszło, że Ministerstwo Sprawiedliwości, czyli instytucja państwowa utrzymywana z podatków karmi troli. Rozumiecie państwo? Proszę mnie nie pytać. Jak ich wyeliminować, pani Mark Bitter? Jak ich wyeliminować? Ja już proponowałem, pisałem 3, 3, 4, 3, 2 lata temu na prośbę różnych ludzi: pisałem pewne rzeczy dotyczące ochrony konwencji i tak dalej. Nic się z tego nie stało, Jest, zostałem ukarany tylko ja za to, że mówię, że mówię to, co mówię i będę to mówił. I będę to mówił, proszę pani. Shadow Ezer, kto chce? Ktoś z PiSu. To zresztą wróciło to, co miało być w 2006 roku, ale wtedy pan Lech Kaczyński zaprotestował bardzo mocno. Pan Lech Kaczyński, dlatego tak go cenię i dlatego zrobię wszystko, żeby ci, którzy stoją za jego morderstwem, za zamordowaniem go i 96 ludzi, odpowiedzieli w końcu na ten temat. Odpowiedzieli w końcu, proszę Państwa. I tak będzie. A to może coś w tym jest. Za kampanię PiS odpowiadała szkoła amerykańska, szczególnie PRM. Pora tego na trening służba, skoro mają mieć interesy, nie szkolą. W tym sensie jest metoda. Zaraz AZ. Nie, nie, nie. To nie chodzi o to. Nie można stworzyć służb specjalnych, których wyszkolą nam obcy ludzie. Nie mogą. Nie mogą. I to byłoby tragedia. Ale niestety tak jest jak jest. Jakie boty. Panie. O Jezu. panie Filipie, niech pan przestanie myśleć o głupotach. Te Emilie to równie dobrze ma być pewnego rodzaju boty. Jakie boty? To są zwykli fizyczni ludzie, którzy się utrzymują, ta pani zresztą, jeżeli to prawda, miała jakiegoś sędziego, który najprawdopodobniej został odwalony przez ziobre i w związku z czym ona się zemściła i poszła do onetu w ten sposób. Tak to jest. A bardzo bym chciał, żeby one to dawniej ujawniła a nie teraz. Przypuszczam, że ma w zanadrzu jeszcze parę tego typu ludzi, tego typu materiałów obrażonych na pis, bo przyszli tylko dla kariery, i kariery nie zrobili, którzy będą, e, którzy będą, proszę Państwa, które będą odpalane w ciągu. W ciągu jeszcze najbliższych tygodni. Ile zostało do wyborów? 50 ileś dni, prawda? No to zobaczycie, co się będzie działo. No. Trole w kampanii Clintona i Trumpa dostawali 500 USD dziennie. No to pewnie tak. Tutaj się na tym zarabia. Ciekaw jestem, ile proszę Państwa. Dajcie mi spokój znowu z tym starakiem, proszę pani, ale nawet nie wiem kto to jest. Powiedziałem ileś set ludzi utonęło w te wakacje i się będziemy zajmować jednym. Dajcie mi spokój tam. Przepraszam, ale proszę się nie obrażać, ale no właśnie. Trumpek, dałoby się. Dałoby się, tylko wtedy trzeba by naprawdę postawić obok arabskiego jeszcze dwóch ludzi i to wysoko z pisu. I dobrze oni o tym wiedzą. No. Nie rozumiem kto karmi drogi. Pani Katarzyno, nie rozumie pani? Jeżeli się zleca im tego typu rzeczy, jeżeli się ich utrzymuje, jeżeli się im płaci, to się ich karmi. Proste. No zaraz, co tutaj jest? Co pan zrobi? Gdzie tutaj jest? Zaraz, zaraz. Pana telefon jest pod posługą. No to jak jest, no to trudno i pewnie jest. No i co? Co mnie to obchodzi? Ja nie mam czego ukrywać. Ja nie mam yy, czego ukrywać, więc mogą mnie podsłuchiwać. Wszystkie służby na świecie. Nie interesuje mnie to. Wszystko, co mówię, jest jawne. No ale Onet jest przecież wiarygodnym Tomer. Jakim? No zaraz, zaraz, już ta żardę. już ten żart. Nie, proszę pana, w tym momencie jest wiarygodnym. Naprawdę jest, w tym momencie nie to, że jest wiarygodnym, ale napisał prawdę. Nie zaryzykowaliby zresztą takiego ataku i w ten sposób, gdyby nie mieli w ręku mocnych materiałów. To jest logiczne, więc trzeba przyznać rację. Proszę Państwa, jeśli chodzi o tego Pana, który zmonopolizował prawicowe portale, załatwił pana Terlikowskiego, troszeczkę Republikę, inne rzeczy i tak dalej, o którym ja też mówiłem, o tym, że dla mnie to jest rosyjski nielegal i tak dalej, w tym momencie, to ja chodziłem z tym materiałem wszędzie. W końcu się okopres kopres bo nikt z prawicy nie chciał. Rozumiecie państwo? Bo tam nie było nikogo z PO. Nikogo nie było sprzeciwiała a chodziło mi w ogóle o Polskę, a nie chodzi mi o partię, policzymy to w Wisiej po prostu. No. Już. Co mamy dalej? Że jest wiarygodny, bo atakuje PiS. Przesław Ligorowski, nie dlatego jest wiarygodny, że atakuje PiS. Tak pan uważa? Nie, ja panu powtarzam, miłośniku Konfederacji, że za tym hejtem na członków Konfederacji, na pana Michalkiewicza, na tym wszystkim również stoi... Taka sama metoda. I to również wychodzi z piso. Rozumie pan? Po prostu. Panie Piotrze, a, tak pan a tak szukając nowych przywódców, nowej klasy politycznej, to widzi pan... Kogoś na rozumiecie? Co pan myśli o Bąkiewicz na i Podległości? Nic nie myślę. Proszę pana, nie widzę nikogo. To jest największy problem, że jestem w takim samym problemie. A taka propo, bo wszyscy mi piszą, nawet pod tą audycją, że bym dał sobie spokój, nie rozmieniał się na drobne, pisał choluba. ale proszę państwa, mi się nie chce pisać. Dlaczego mam to pisać? Moje książki przyniosły mi tylko kłopoty. Tylko kłopoty, stres, rozłąkę z rodziną zniszczyły mnie moje własne książki. Poza tym nikt ich nie kupuje, one mi widocznie nie są dobre. Proszę państwa, więc po co mam pisać? Panie Piecze, jak skończy się ta sprawa trola Emil? Marzena Kramer, nie wiem. Zobaczymy, bardzo dużo zależy w tej chwili na no różnicy od dzisiejszego dnia o tym, co powie pan. Ziobro, oczywiście powiedział, że nic nie wiedzieli. Tu już pan, ten bohater tej afery się już przedstawia, że on właściwie dla celu ochrony, prawda, tej i tak dalej, bo nie może podaje onet do sądu. Niech poda. Niech poda onet do sądu. W tym momencie zdaje się, że to też będzie dla niego samobójstwem swoistym podanie onet do sądu, bo chyba onet ma jednak jest jednak przygotowany. No właśnie. Panie Piotrze, czy pan Kaczyński nie widzi tego, co się dzieje, nie może dojść w porządku, czy nie miał już adepis, wychodzi na to, że jest tylko... Wychodzi, no i to jest prawda, wychodzi, że są wizytówką po prostu PiS. Już dalej. Także jak sami widzicie państwo, ja napisałem nawet w jednej, w jednym z postów, że to, po co mam to pisać w rezultacie. Przemysł Ligorowski, wiem, ja o tym mówiłem, ale to w tym momencie ja o tym mówiłem dokładnie. Rzeczywiście zrobi wszystko, żeby dowalić pisowi, oczywiście, że tak, ale ja wręcz mówię wyraźnie, że y, to można obrócić dla pisu na ogromne zwycięstwo. Bo to pomoże się oczyścić pisowi. A wiem, że pis się chce oczyścić, jeszcze może nawet przed wyborami. Tak to jest. Zobaczycie. W sumie będzie trzy razy na paru panu Nie zostawia panu fakt, że MR z TVP i TV, to przydupa, a teraz taki z niego odważny publicysta, tego hej. A, już wiem, o kim pan pisze. Eee, tak, ja wiem o tym. I też wiem o tym, że jest to bardzo dyspozycyjny człowiek, który po prostu robi wszystko jakby i kiedyś, dlatego w ogóle odmówiłem kilkakrotnie potem pójścia do niego do telewizji już, dlatego, że bardzo chciałabym powiedział to, co on chciał, a ja twierdziłem, że tego nie powiem i już. Proste. Nie lubię takich rzeczy. Ja mówię to chcę. A ja mówię? Co pan będzie robił po, no, początku, na początku? Odpowiedź na poprzednie pytanie. Co ja będę robił? Nadal jestem gdzie jestem. Jeżeli jeszcze będę żył, jeżeli się utrzymam, jeżeli nie zdeknę z głodu, albo mnie nie załatwią w ogóle w jakikolwiek sposób, będę robił to co robiłem. Patrzył również każdej władzy na ręce. Bez względu, to kto wygra. I już. Ech. No. Po co Morawiecki został premierem? Czy to wszystko się rozwali? Wszadł a, a po co? A może to był właśnie coś takiego, że pan Kaczyński chciał rosnące wpływy ziobrystów i ziobry po prostu zrównoważyć za pomocą pana Morawieckiego. Nie przewidział tylko, że do tego potrzeba mieć jeszcze środki i ludzi, którzy będą potrafili ochronić premiera? I nie przewidział tego po prostu, ponieważ ci, których przewidział, okazało się, że nie potrafią. Proste, jak konstrukcja CEPA. Wybory nie będą sfałszowane. Panie Piotrze, jak porównuje pan książkę Orbinię Innego z wywiadu o HM i całego rynku powieści szpiegowsko-kryminalnych poza panem Sebeski, to ja nie, nie ja ma sztuka Nie, ja nie porównuję cudzych książek, inne są, jedne, inne są lepsze. Inne są, inne są po prostu, no nie wiem, no są jakieś lepsze, no. Ludzie kupują, są sprzedawane, są reklamowane, moich nikt nie reklamuje i tak dalej, co, co chodzi, dobra, nie mów o tym, dobrze, proszę Państwa, zakończę zaraz, puścić Państwo jeszcze jakąś piosenkę? Przemysław Wrigorowski. ja też liczę, ale Was społeczna nie ma szans, szkody, natomiast no związali się z tą, bo to trzeba, tu chodzi o co innego. Ja mogę Państwu powiedzieć, że nie będę mówił za wcześnie, ale jest z dużą częścią środowiska Kukiz 15, już rozmawiałem ja sam, jest plan na później, ale w tej chwili nie ma sensu. To trzeba to spróbować, zobaczyć jak to wygląda, między innymi po to, żeby pokazać, że... Że na żywym przykładzie pokazać, że w Polsce szanse mają tylko koncesjonowane po okrągłym stole organizacje partyjne. Żadna inna nie ma, nie, ma, nie ma szans. No ale dobra. Toma, co mam do zioby, Co mam? No, o tym mówiłem cały czas i będę mówił. Właśnie. Dobrze, puścić jakąś piosenkę? Jaką puścić na koniec? To puszczę jakąś na koniec. Morderce w garniturze? No dobra. Nie Lonwul, nie widziałem. Nie widziałem nielegalnych. Jaka pierwon? No pewnie jest to dobry kryminal. No książka jest dobra, Wodek pisze dobre książki, więc dlaczego nie? Dobra, puścimy coś. Dobra, puszczę wam... Akurat nie, puszczę wam wybrańców katów dzisiaj. Dobra? Czesławem, proszę do mnie napisać maila. Panie Czesławem. Pio. Wrek, at, g Kom. Proszę bardzo. Mapę mam co wam puścić? Dobrze. Dobra. Dawno nie było wybrańców katów. Dobra, puszczamy wybrańców katów dzisiaj. Za cudze winy, za nie swoje słowa i za boleśnie zadane nam rany Patrzcie, jak dumnie kat unosi głowę, a my za wszystko, za wszystko przepraszamy, za błędy władców, za premierów dyle. Za to, że klęczą, ale nie przed nami, za prezydentów patetyczne chwile. My, naród, my zawsze przepraszamy. Miliony grobów, przestrzelone czaszki, niszczone codzień, pustymi słowami. Wybranych statów, jadowitej łaski, a my tych katów przepraszamy na obcym niebie i na obcej ziemi, Gniemy walcząc wytrwale, choć wiemy, że śmierć niczego już nie zmieni. a jiní dostanou medale. czekamy na uznanie świata i dla honoru poświęcamy życie, lecz kpiący śmiech to nasza zapłata, bo kat jedynie nasze ciała liczy, kat wybrał sobie wśród nas pomocników, których my Sami na tronie sadzamy. Dajemy się sprzedać za kilka. Chyba już się skończyło, no nie jeszcze. I kupców naszych ciągle przepraszamy. Czasem próbujemy wygnać katakrzykiem. I nowy dzień z nadzieją witamy. Lecz on bez przerwy puszcza zdartą płytę, a my szczęśliwi znów go przepraszamy. Lecz on bez przerwy puszcza zdartą płytę, my zasłuchani wciąż go przepraszamy, wciąż go przepraszamy. Już się skończyło. Nie wiem, proszę Państwa, ja przepraszam, bo ja nie wszystkich na czacie mogę odczytać, złapać. To wszystko miga, więc nie wiem, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Nie wiem, gdzie zniknął Daniel, który miał mi pomóc w tym. Także widzę, że właśnie. O, panu się nie podoba, że atakuje PSL? Nie, na wszystkich można, tylko nie na PSL. Natomiast chciałem tylko przypomnieć Państwu, że ktoś mnie pytał tutaj, jedzie ten Mój mail to jest Piowrek piowrekmałpa.gmail.com, więc jeżeli ktoś coś chce, proszę pisać. I cóż, dziękuję Państwu. I do jut No, jut nie wiem, czy jutro zrobię KHT, to zależy, wszystko co się będzie działo. W każdym razie zapraszam w na następne KHT.